Dzień dobry. Dzień dobry, spadła nam kamera. Czekaj, ja tu teraz będę operatorem. Jak to szło? Siemanko, z tej strony driftingowy nerd, a ze mną specjalny gość, nie? Nie, a że to ja driftingowy nerd. Ale nie, to spoko. Ja w ogóle dzisiaj jak do ciebie jechałem, to miałem taką rozkminę, że jeżeli miałbym kogoś nazwać driftingowym nerdem i nie być, ja to bym nazwał ciebie, bo ty jest, bo jakby to nikt tego nie wie, bo ja w sumie się nigdy tym nie chwaliłem. Znaczy chwaliłem się, ale nie, chyba nigdy na kanale, że ty jesteś osobą, która ten drift od samego początku mi pokazuje i gdy myślę, że już wszystko wiem, to ty mi zawsze mówisz coś nowego, a ja już wtedy wiem, że nie, jednak nie wszystko. O, widzisz, nawet nie wiesz, w ilu przypadkach cię wkręciłem, także ja cię mogę widzisz. Nauczyć wiele rzeczy. Także jak coś będę głupoty o drifcie gadał, to Piotrka wina, nie? No nie, dokładnie. To wszystko moja wina, ale to miło mi jest. Jeżeli mogę w tobie kultywować jeszcze coraz tak, bardziej rozwijaną przez ciebie w Polsce pasję, to wiesz, to jest. Ja nawet pamiętasz kiedyś ci powiedziałem, że jesteś moim driftingowym ojcem, pamiętasz? Tak było. Wiesz, jak się pamiętasz, jak do radia do mnie w nocy przychodziłeś o takich porach właśnie. I żeśmy tam gadali takie o drifcie i UPN. No, proszę to bardzo, do czego tu dochodzi? To nie przywitaliśmy się. A ta rozmowa się dopiero zaczyna. No tak, no co poradzić, wiesz. Na chwilę będziemy jakieś tutaj testy robili. No. W prawo czy w lewo jedziemy? Wiesz co, zazwyczaj się wygodniej zawsze w prawo skręca, nie? Ale w prawo są dziury. A, no to nie, to w lewo. Dawaj w lewo. Ogień. Ogień. Szalej. Jak ci się w tych ujemnych temperaturach żyje w Polsce? Znaczy, wiesz co, no, głównie mi się żyje tak, że z samochodu do domu. No, rozumiem. Albo z samochodu do sklepu. No bo cały czas, mam bo nadzieję, teraz ostatnio... samochód mi nie wysiądzie gdzieś po drodze. I nie będziesz miał pchać. Tak. Bo teraz ostatnio to cały czas w rozjazdach. No, trochę tak. Trochę się jeszcze jeździ. Gdzieś tam staram się załatwiać różne rzeczy, przygotowywać je do sezonu. Także trochę mnie nie ma, trochę jestem, ale wydaje mi się, że teraz do świąt głównie to już na miejscu. I po świętach od razu do Stanów znów? Nie. Czyli trochę czasu dla rodziny jest. Jest trochę czasu. Co prawda po świętach mamy plan, żeby polecieć do Emiratów. Znaczy to nie są Emiraty, to jest Oman. To są sąsiad. Okej. Ale taki jest plan, bo ze względu na to, że to jest fajny termin, to... To jest ten cykl, co w zeszłym roku James go wygrał? Tak. I tam, gdzie Ahmad Daham jeździ, tak? Okay. Wydaje się, że dużo osób z Europy się tam wybiera, także wydaje mi się, że to będzie idealna okazja na jakiś trening, także chcemy go w ten sposób wykorzystać. Super. A jednocześnie w tym okresie w Polsce, czy nawet gdzieś w Europie, to ciężko znaleźć gdzieś warunki przewidywalne, a tam jednocześnie będzie można sobie tak, dokładnie, no bo co innego pogoda na gruzach, gdzie można jeździć w śnieg, a co innego takim autem zawodniczym, nie? No to jednak już w śnieg nie pojeździsz sobie i trzeba, a jednak gdzieś tam te różne zachowania, no mimo wszystko są trochę dokładnie. Inne. Poza tym wiesz, raz jest śnieg, raz jest gdzieś lód, czy jakiś zamarznięty tor. Nie przewidzisz, co się będzie działo w styczniu czy w lutym, także miejmy nadzieję, że właśnie chociażby tam pogoda będzie przewidywalna. A w tym roku Long Beach znów jako pierwsze, no a w styczniu raczej pogoda bliższa do Kalifornii w Omanie niż w Polsce, no, czy w Europie w ogóle. Dokładnie. No także to też może być fajne, właśnie tak jak sam mówisz, takie fajne preludium do wiesz, tych klimatów i jakby temperatury, którą spotkamy tam za oceanem. Powiedz Piotrek, jesteś gwiazdą w Stanach, czy nie? Gwiazdą? Tak. Czy puszczę? Superstar. Czyli bije ode mnie blask. Tak jest? Nie ma? Nie. Fajne są niektóre czasami reakcje, to muszę się przyznać, gdzie idziemy gdzieś sobie usiąść do jakiejś restauracji, czy gdzieś do baru, to faktycznie czasami się spotka jakiegoś fana, co jest bardzo przyjemne. Ale to wiesz, to jest jako taka historyjka, gdzieś się wydarzyło może 3 razy, także tego typu rzeczy. Natomiast no, gdy już się spotka taką osobę, to jest to na pewno przyjemne i gdzieś ciekawe. A właśnie, jak szeroko potrafi drift. A jakie to jest uczucie? Jak widzisz kogoś, to na przykład traktujesz go jako kumpla, czy może trochę speszony człowiek jest? Znaczy, wiesz co, no, najpierw się tak zaczynam zastanawiać zawsze, jak ktoś mnie pyta, czy to ty? No, i w tym momencie są dwie opcje, bo jestem często tam pomylony z... Dziękuję. Z Iwanem Petersem, okay. Ale no, mam nadzieję, że z LP rzadziej. I
czasami się spotkałem właśnie, jak byliśmy nawet ostatnio na targach na Semie, że któraś tam zjawczy pyta, czy to on, czy to okay. on, ja mówię, no nie. A czasami tak dla, totalnie dla żartu zrobię sobie tak, to ja oczywiście. Nie, to James raczej z tego korzysta i okay. James to często wykorzystuje. Podrywa dziewczynę na ciebie. No nie, mi się jeszcze nie udało w tą stronę. No, także niestety tak to wygląda. Ja dlatego zapytałem jakby o to, czy jesteś gwiazdą, czy nie. Nie, nie po to, broń Boże, aby cokolwiek tutaj, wiesz, mówić śmiesznego, tylko jak była właśnie Sima, o której wspomniałeś... To ci wyszło śmieszne. To wy codziennie byliście na jakimś stanowisku i podpisywaliście autografy. Co chwila była tą informację, że a to jesteście, nie wiem, u BorgWarnera, u różnych innych tych wielkich firm, gdzie w ogóle w tym świecie tuningowym to one są jako, wiesz, jako coś takiego no, prawie nieistniejącego, gdzie wszyscy chcą jeździć na ich częściach, a wy tam byliście wśród nich. No, z racji tego, że byliśmy na Semie, a wielu z tych partnerów pomagało nam w trakcie sezonu, czy z częściami, czy w różnoraki inny sposób, to chociaż w ten sposób mogliśmy się odwdzięczyć jakąś uwagę gromadząc wokół ich stanowiska, bo jednak SEMA to jest właśnie tak szerokie spektrum, że czasami spotka się kogoś właśnie, który, kto jest totalnie, nie wiem, w driftingu czy w tuningu i gdzieś nas słońce kojarzy. No a spotyka się też osoby, które są totalnie w, nie wiem, hot-rodach, czy ćwiartki dokładnie, i które zupełnie jakby nawet nie mają pojęcia o driftingu. I także jest totalny przekrój różnych osób i często właśnie w ten sposób można też do nich dotrzeć, gdzie zatrzymują się przy stanowisku, żeby zobaczyć jakiś produkt i nagle widzą drifting czy auto nasze, okay. tak jak było w BorgWarnerze. Także takie pomysły mają sponsorzy na nas. Ale auto drift, a może nie, chociaż może na targach czy na takiej imprezie motoryzacyjnej może to nie ma, jakby inaczej działa, ale na jakiejś imprezie takiej niemotoryzacyjnej, gdzie jest driftowóz, to jest po prostu totalny magnes na wszystkich. Wszyscy chcą zobaczyć i takim w ogóle katalizatorem to jest otwarta maska zamknięta. Jak jest więcej ludzi i na przykład nie ogarniasz, to trzeba maskę zamknąć, to trochę mniej tych ludzi jest. No gdzieś akurat w naszym przypadku to, co Grzesiek Chmielowiec potrafi zrobić z tymi 2JZ-ami, że one wyglądają tak czysto i to wygląda bardziej często jak jakiś pomnik niż silnik, to no to już tu gratulacje dla Grześka i samemu też często lubię sobie przystać i po prostu na to popatrzeć, bo jest tego, to jakieś swojego rodzaju dzieło motoryzacyjne sztuki. A propos Grześka i jego, że tak powiem, umiejętności, wiedzy i tak dalej, fajny obraz był w tym szczęśliwym dla ciebie Teksasie, który no, w fenomenalnym stylu udało się wygrać. I tam było super, gdzie w top 8 miałeś pojedynek z Gittinem Juniorem w top 4 z Chelsea Denofą i było fajny obraz, że tam jakby Ford Performance kontra Grzesiek z Lublina. No, brzmi to śmiesznie, ale... oczywiście i cała ta mechaniczna wojna na korzyść Grześka, bo w tych Fordach ciągle coś się sypało, dokładnie. W waszych autach totalnie nic i w ogóle Grzesiek jak podchodził do tych samochodów, znaczy, to też... widać takie było... Też pamiętajmy, że to też nie sam Grzesiek, bo to jest cały też jego zespół z Giegerass, jak i mechanicy ze Stanów, jak i z Irlandii, także to jest cały zespół okay. World House Drift Team, że tak powiem, się na to złożył. Szczególnie kiedy James miał swoje problemy z samochodem, co prawda to już był finał, ale no tam każdy jakby robi wszystko, żeby te samochody działały, czy tak jak wracając właśnie do sytuacji z St. Louis, gdzie Jamesa samochód po prostu odmówił posłuszeństwa, tak cały jego zespół wtedy przeniósł swoją uwagę na mnie, gdy walczyłem właśnie z Fredrickiem Osbow. I tak to wygląda na każdych zawodach i mam nadzieję, że tak to będzie dalej wyglądać, bo jak na razie owocuje to bardzo no, fajnie. Dwa lata działa. Tak, i miejmy nadzieję, że dalej będziemy mogli w tą stronę iść właśnie z pomocą wszystkich. W ogóle, jeżeli już rozmawiamy sobie o Grześku i twojej współpracy z nim, to jakby nie zaczęło się w Stanach, prawda? To już długo nie, wcześniej było. Nie, Grześka poznałem dzięki Dawidowi i to tak naprawdę Dawid po troszeczku też... Wprowadzał Grześka. No może nie wprowadzał, ale odkrył Grześka okay. w jakiś sposób, bo Dawid jakby dał mu pierwsze wyzwanie pod hasłem zbuduj driftowóz i Grzesiek się go podjął i od tego czasu no,
mało kiedy ma zimę, w której nie buduje driftowo. Rozumiem. Czyli jego żona musi być ten, średnio czasami zadowolona. Pewnie kocha drifting. O, ta, albo tak. Nie zadawajmy lepiej tego pytania. Tak, także pozdrawiamy żonę Grześka. Zdecydowanie. W tym roku super bardzo, jakby wielki sukces, no ogromny trzecie miejsce. Stanąłeś na podium, dostałeś ten ogromny, po prostu taki chyba puchar za podium Formuły Drift, który naprawdę, no tam nie wiem ile tam się do niego, ale myślę, że spokojnie taka 5-litrowa bańka wody to by można było do niego wlać. No i powiedz, jak dużym trudem to było kupione. Ja miałem w tym roku okazję jakby być razem z tobą w New Jersey na czwartej rundzie w Formuły Drift. No i jakby no tam nawet te warunki atmosferyczne były strasznie ciężkie, bo tam było, nie wiem, za 35 stopni, wilgotno jak w saunie. No i do tego ten tor chyba też niełatwy, no a to przecież tylko jedna z ośmiu. Tak, no w Jersey jeszcze miksował nam się co chwilę sucho z deszczem. Tak. I tych miksów sucho-deszcz mieliśmy w tym sezonie sporo dosyć, jak na Formułę Drift, porównując do poprzednich sezonów historycznie tej ligi. I wydaje mi się, że może to wpłynęło na naszą korzyść, bo gdzieś jednak wyjeżdżając z Europy z tymi mokrymi warunkami mam trochę więcej do czynienia niż nasi koledzy ze Stanów. Natomiast no, było w tym na pewno trochę szczęścia w tym wyniku, jakby w tym ostatecznym jakby rozrachunku. Było też trochę ciężkiej pracy jakby ze względu chociażby na to właśnie St. Louis, nie St. Louis, to było Seattle, zaraz po New Jersey, gdzie ten silnik jakby się przegrzał, wymienialiśmy go na nowy na treningach. Dwa dni przed zawodami ten silnik nowy okazał się też felerny. A rozumiem, czyli przez tak naprawdę przez to, bo często się ktoś dziwi, że dlaczego nie wymienić wszystkiego na nowy, na przykład po sezonie czy w jakimś międzyczasie. Okazuje się właśnie tak jak w tym przypadku, gdzie mieliśmy zupełnie nowy silnik. Jedna część odmówiła posłuszeństwa, a tą częścią była pompa oleju. Okay. Także wszystko trafił szlak od nowa i musieliśmy znowu, że tak powiem, reanimować silnik. Udało się, całe szczęście, bo w Seattle z Jamesem razem mogliśmy stanąć na podium. Także, no to był piękny widok. Także to było naprawdę bardzo, bardzo takie miłe, no i to było swojego rodzaju może też podziękowanie dla całego zespołu za wysiłek, jaki włożyli przed tą rundą. No i jaki wkładali tak naprawdę później na koniec z tym właśnie wielkim wazonem, jaki wkładali przez cały sezon, za co im serdecznie dziękuję i nieraz zresztą jeszcze będę dziękował. W Seattle staliście razem na podium, później w Teksasie też razem staliście na podium, ty na pierwszym miejscu, James na drugim. I ja ostatnio na stronie Formuły Drift czytałem taki artykuł, gdzie wymieniali ludzie z Formuły Drift, jakby przyznawali tam ponad 20 nagród w różnych kategoriach. I wy jako World House Drift Team, już mówię, że tak powiem całość, jako World House Drift Team, tych nagród zdobyliście najwięcej. Jakie ci Amerykanie mają miny, jak sobie myślą, kurna, my tam jeździmy sobie od wielu lat i przyjechało dwóch chłopaków z Europy i w zasadzie takimi patentami, które my też znamy i moglibyśmy je robić, no bo no wiadomo jak to jest w tej Ameryce, jakieś tam powymyślane silniki, nie wiem, to czasami działa, czasami nie, a jakby, no jakie oni mają miny, jak wy po prostu przyjechaliście, pierwszy sezon tam było rozstawienie po kątach i w drugim sezonie jeszcze mocniejsze rozstawienie po kątach. Znaczy miny, to wygląda wszystko bardzo podobnie jak na, że tak powiem, poziomie europejskim, jeżeli chodzi o relacje między zawodnikami, wszyscy są dosyć przyjaźnie do siebie nastawieni. Są niektórzy, którzy już robią to od bardzo długiego czasu, bo chociażby właśnie w tym roku były również rozdawane nagrody dla takich jakby tych osób, które od początku są z Formuły Drift. Legend Formuły Drift, tak, czyli tak? Od 15 lat, od pierwszej rundy i były to cztery osoby. Dai Yoshihara bodajże dostał jedną z tak tej, jest, Dai Yoshihara, był tam również Gittin Junior i jeszcze dwoje zawodników, których już pewnie sobie teraz nie chcę przypominać, bo nie chcę popełnić też. Był tam jeszcze Forsberg i jeszcze. Z takich. Jeszcze ktoś. A Gittin Junior może, tak? Czy mówiliśmy o Gittin Junior? Gittin był jeszcze. Wiem, ale on chyba nie dostał nagrody. Ja pamiętam, że w zeszłym roku. Był taką... od początku też Kyle Moan, tylko okay. Że on niektóre rundy tam opuszczał. Omijał. Bo w zeszłym roku na przykład taką nagrodę dostał, no nie jeżdżący, już w tym roku robi Nishida, prawda? Mm-hmm. No tak, no ale on taką nagrodę dostał w zeszłym roku, bo on odchodził jakby, przychodzi okay. Na tą swoją
emeryturę zawodniczą. Zawodniczą. Bo cały czas na zawodach go widzimy, tak, prawda? Jest tak, może być jest takim tam cały czas reporterem. Sędzią, który patrzy na to wszystko właśnie z punktu widzenia zawodnika. A powiedz, Piotrek, jak to wygląda w padoku? To znaczy, my jakby no, zawody od strony polskiej czy europejskiej znamy, wiemy jak to wygląda wszystko, nie wiem, regulaminy techniczne i tak dalej, a na przykład jakie są różnice w Stanach i czy te auto trzeba faktycznie o wiele bardziej przebudowywać, żeby w Formule Drift można wystartować, czy później na przykład jak się przyjedzie na te zawody, ci sędziowie techniczni, nie wiem, może bardziej skrupulatnie sprawdzają takie rzeczy, które może na przykład nie mają wpływu na bezpieczeństwo w zasadzie. No, czasami uzasadnienie niektórych reguł i, że tak powiem, punktów regulaminowych, które tam się znajdują, są może nie tyle co niezrozumiałe, ale jakby stworzenie tych punktów sięga historycznie do jakichś sytuacji, które były kontrowersyjne, tak? I tylko w taki sposób można je zrozumieć. Natomiast budując auto od podstaw, ten regulamin nie jest jakiś straszny. Natomiast no, kiedy mamy już auto, to wtedy może być to czasami bardzo trudne dostosować się z powrotem, znaczy z powrotem na nowo do regulaminu Formuły Drift. Czyli jeżeli któryś z zawodników Driftmasters, który w tym roku dostał licencję Formuły Drift, myśli o startach, to lepiej sprzedać dotychczasowe auto i zbudować nowe, tak? Tak będzie szybciej. Znaczy, można się skontaktować z sędzią technicznym z Formuły Drift, powysyłać mu zdjęcia i zadać mu po prostu pytanie, czy to jest odpowiednie, jeżeli nie, to w jaki sposób to przerobić, albo zadać mu, jakby pokazać mu swój pomysł, jak chcemy to przerobić, czy to będzie ok. Jest z nimi bardzo dobra komunikacja i jakby pomagają w tej budowie tych samochodów, żeby mieć pewność, że jak się zjawimy już na tej rundzie, to będziemy wiedzieć, że okej, tak naprawdę jakimś niuans, niedopatrzenie tylko może spowodować, że coś musimy poprawić, ale to są zazwyczaj drobne rzeczy. Taką przynajmniej jakby korespondencję dostaję od Grześka i wydaje mi się, że ta współpraca właśnie podczas budowania auta z organizatorami jest dość niezła. W tym roku rozmawiamy sobie o Formule Drift, powiedziałeś nam jakby, które rundy były w tym sezonie najtrudniejsze, no to czyli no, te New Jersey i Seattle na pewno były takim no, największą, że tak powiem, pracą, ale w takim sensie taką pracą dodatkową, że awarie i tak dalej okupione. A powiedz, bo w tym roku w Europie nie startowałeś, na zawodach Cię oczywiście widzieliśmy, powiedz, Ty jesteś za Europą? Ze startami tu? Wiesz co, czy tęsknię za startami, no jak obserwuję niektóre rundy, to rzeczywiście no, chciałoby się wziąć w nich udział i gdzieś dalej współzawodniczyć, natomiast no, poziom zawodników jest taki, że czasami naprawdę ciarki przechodzą po plecach i, że tak powiem, patrząc na to z zewnątrz, taka delikatna satysfakcja jest podjętej decyzji, okay, że wiesz, przynajmniej kurde, nie porozstawiają mnie tu po kątach za mocno, bo można by było się naprawdę przejechać na niektórych pojedynkach, jak się to ogląda, co się dzieje w Drift Masters, chociażby od top 16 czy top 8, to już albo, jest totalny Meksyk. Ale też nawet takie rundy, jak w tym roku Toruń, gdzie tam od top 32, to po prostu była taka jedna wielka awantura, że to no, co pojedynek to było, ajajaj, dawajcie następny, albo chociaż nie, ten niech się nie kończy, ale się skończył, to zaraz będzie następny. I w ogóle takie było, wiesz, jak w sklepie, ja się przynajmniej czułem w jakimś, nie wiem, sklepie ze słodyczami w ogóle. No, super, nie, Toruń, super Toruń był pod względem jakby rywalizacji również uważam za jedną z najlepszych rund. No, jakby te rundy stadionowe, rundy, na których prędkość jest trochę wolniejsza, sprzyjają do takich bliskich pojedynków, o ile mamy dostatecznie długie łuki. Także to jest na pewno fajny element, no ale jakby wracając do Twojego pytania, to połączenie tego to jest dosyć trudne, natomiast startów, że tak powiem, i tu. I sami jeszcze nie wiemy tak naprawdę, czy w następnym roku podejmiemy się tego wyzwania, jeszcze nad tym myślimy tak naprawdę, czy to się uda, czy nie, ale na pewno chcielibyśmy priorytet postawić na kolejny sezon w Formule Drift. No a czy Drift Masters, to tego jeszcze sam sobie nie potrafię odpowiedzieć, także nie będę Ciebie tu oszukiwał, ani widzów.
twoich, także zostawmy to pytanie na później jeszcze. I niech to będzie też taka swojego rodzaju nuta tajemnicy. Znaczy to nie jest żadna tajemnica w tym momencie, bo jeszcze po prostu nie wiadomo, nie zna okay, dobra. Ale to ja wam obiecuję, że jak będzie decyzja podjęta, to się ode mnie tego dowiecie. Jako dobra. Pierwsi. Dobra, może, to ja nic nie będę mówił. O, Piotrek nic nie mówi. Tak naprawdę to wszystko wie, ale po prostu tak specjalnie bym wkręcamy i mówimy wam dopiero na dzień przed pierwszą rundą. Nie ma żadnego wkręcania. Nikt tu nikogo nie wkręca. Ja tak się zgrywam, nie? Bo tak, nie mamy odpowiedniej nie końcówki do wkrętanek. To prawda, bo od Krzyżakowa poszemnamy tylko płaską mamy. Nie ma. Nie ma. Muszę się teraz popatrzeć. Dobra, włączyliśmy się do ruchu z powrotem. W ogóle to ja chciałem tylko powiedzieć, że przepisów nie łamiemy. Ja mam rączki tu, tu jedna, tu druga. Piotrek ma pasy, ja też mam pasy, że to gdybyśmy nie mieli pasów, to by nam pikało. A to pikanie to jest w ogóle... Ja to ktoś na dobry pomysł z tym pikaniem wpadł, bo to już dla świętego spokoju człowiek te pasy po prostu zapina, nawet jeżeli nie lubi, nie? No nie wiem, ja tak mam przynajmniej. No nie, no wiesz co, ja już wpadłem w nawyk, że ci powiem i... Jak najgorzej się czuję gdzieś w autobusie czy coś, jak wsiadam i kurde, nie ma nigdzie tych pasów i tak się czuję, że wiesz... Zdarza się, że jeździsz autobusem? No zdarza się, no kto nie jeździ autobusem? Znaczy nie, to prawda, mi też się czasami zdarza. Nawet ostatnio mi się zdarzyło w zeszłą sobotę, gdy byliśmy na takim spotkaniu, że tak powiem, byli tam też zawodnicy, można powiedzieć, tutaj od nas z polskiego podwórka driftingowego i to było gdzieś tam, nie wiem, z 50 km. No i później z tego spotkania właśnie autobusem wracałem. I sobie trzymałem tak pół drogi, ale było trochę niewygodne. tak jest. Dobra, to o drifcie dużo rozmawiamy i w zasadzie o drifcie możemy sobie rozmawiać bez końca. Zawsze. Trochę taki temat faktycznie. Pytania same nasuwają. To prawda. Zawsze, zresztą też zawsze jak my się spotkamy, nie? To w zasadzie to rzadko się zdarzy, żeby o czym innym pogadać. W ogóle, ja jeszcze ci chciałem... Nie, bez powodu masz taką ksywę, że tak powiem. A, to wiesz, to jak człowiek... Jak człowiek chory psychicznie jest na jakimś punkcie, to już tak zostaje. O, właśnie ja ci jeszcze chciałem dodać w ogóle, bo chciałem to powiedzieć na samym początku, ale oczywiście zapomniałem, że z tego, jak mówiliśmy, jak ja ciebie pytałem, czy ty jesteś gwiazdą, czy nie, to ja jakby z tej twojej, wiesz, no, rozpoznawalności, która na pewno rośnie, no to jakby nie można mówić inaczej, no widać to zresztą gdzieś tam po... nie wiem, w internecie chociażby, że bardzo dużo na YouTubie, jakby chunigansi w ogóle, którzy są na jakimś w ogóle mega, totalnie chyba najpopularniejszym w ogóle w naszym środowisku na świecie kanałem też jakby o was bardzo chętnie materiały robią. Tych materiałów też na temat twój czy Jamesa jest coraz więcej. Ja chciałem powiedzieć, że cieszę się przynajmniej z trzech względów. Po pierwsze, że jesteśmy kolegami, po drugie, że jesteś z Płocka, czyli jesteś moim bliskim ziomkiem. Ale po trzecie, to dlatego się cieszę, że to jest osiągnięte sportem i ciężką pracą, a nie jakimiś tam dziwnymi trochę rzeczami. Tak, wiadomo, no... kosztowało to gdzieś tam jakieś wyrzeczeń, ale jesteśmy gdzie jesteśmy, co jest bardzo miłe i mam nadzieję, że będziemy mogli tam jeszcze być przez chwilę. A wracając do chunigansów, to mamy rzeczywiście z nimi dobry kontakt, bo Dan, który jest teraz jakby okrzyknięty Danger Danem, no w zeszłym sezonie, w 2017, był jednym z mechaników w naszej ekipie. O! Także no, mamy z nim fenomenalną, że tak powiem, relację. Na Irwindelu, jak siedzieliśmy, to faktycznie. Tak, ja kojarzę tak. Go, no. On cały sezon był z nami. On był mechanikiem właśnie w British Racing. No i po sezonie zakończonym, jako że tak jakby nasze drogi troszeczkę się rozeszły, chociaż jeszcze zanim tak naprawdę ta decyzja zapadła, to zauważyłem, że Dan jest nagle w Hunigansach, także bardzo fajnie dla niego, zresztą jak każdy widzi, jest bardzo barwną postacią. Ale w ogóle nawet należało mu się to stanowisko, bo marnował się tylko tam koczując gdzieś pod namiotem i chowając się gdzieś za samochodami. Ale on bo... też takim showmanem był trochę, nie? Oczywiście, że tak, no tam on... Dzień dobry. Dzień dobry, spadła nam kamera. Czekaj, ja tu teraz będę operatorem. Jak to szło? Operatorował. A na pewno się przekrzywiło. Trochę tak. Czekaj. Dobra, masz. Ja postaram się to przyssać jakoś tak, żeby to jeszcze. Piotrek, słuchajcie, widzicie, w ogóle nie będziemy tego wycinać absolutnie. W ogóle. Patrz, możesz mnie zatrudnić. Ua! Kurna, to bym, nie wiem, czy mnie stać na ciebie, wiesz, tak te Falken i takich sponsorzy, nie? No, pogadamy. Dobra, to się dogadamy, nie? Dobra. Czekaj, bo ty jesteś najważniejszy, to żeby cię było lepiej widać. O, pokrzywiło się trochę. Pokrzywiło? A, widzicie, Piotrek, jaki jest dokładny, nie tylko w jeździe. Korekta, to była korekta. Fajna geometria, tutaj musimy poprawić. O, teraz jest dobrze. O, i teraz ładnie widać.
World House Riftim, ja w ogóle się, wiesz, przygotowałem. No, no widzę tutaj bardzo... Tutaj jeszcze Drift Masters. Słuchaj, rozmawialiśmy o hooligansach, a teraz trochę odejdźmy od driftu. Jak ci się podoba informacja, że Kubica wraca do Formuły 1? Wydaje mi się, że to jest świetna informacja dla, jakby dla Polaków, tak, jak i dla fanów motorsportu. Tak, zdecydowanie. I jednocześnie też dla nas, jako dla zawodników i jakby dla osób istniejących w sporcie, nie ma co ukrywać, bo jednak zawsze, jak już pamiętamy historycznie, Kubica, gdy pojawiał się na jakichś rundach, czy to WRC, czy rajdowych, czy w Formule 1, to zawsze przyciągał tych kibiców do siebie. Nagle ta kibiców polskich, jak i nie tylko, ta świadomość motorsportu gdzieś wśród nich wzrastała. Także korzysta na tym cały motorsportowy jakby świadek i jednocześnie my, zawodnicy, jak i sama dyscyplina. To prawda. Także wydaje mi się, że dzięki temu nikt nie straci, łącznie z Orlenem, bo wydaje mi się, że też marketingowo na tym zyska. Zdecydowanie, zdecydowanie. Także, w ogóle nie wiem, czy widziałeś wizualizację bolidu, to w ogóle w wielu miejscach tam będzie Orlen i na kasku, gdzieś na kombinezonie, w wielu miejscach bolidu, że będzie fajnie to wyeksponowane. Dokładnie, na pewno. To na pewno też nam jako Polakom, zawsze widząc gdzieś jakieś logo, jakby znajome, rodzinne, tak, to zawsze jest tak mile. A my w Płocku dodatkowo jeszcze różne inne rzeczy związane z Orlenem widzimy, prawda? No, dokładnie. Dokładnie, nam to będzie bardzo bliskie jako tak, płuccianom. Tak. Ty w ogóle miałeś kiedyś okazję się z Kubicą może spotkać? Nie. Z Robertem nie miałem nigdy jakiegoś kontaktu bliższego niż na 100 metrów, bo okay, byłem na jednym wyścigu na Węgrzech, byłem też na wyścigu w Monte Carlo, bo to zawsze to chciałem przeżyć. Zawsze tam, no kto tam nie chciał pojechać, dokładnie, jeszcze szczególnie jak była Formuła 1 i po jakby zdanej maturze mój tato jakby w taki sposób nagrodził, tak, zabrał mnie ze sobą do Monte Carlo, wtedy jeszcze Kubica. To już była ta końcówka. Czyli to był ostatni, jeżeli to była ostatnia runda, to jeżeli się nie mylę, to Kubica drugie miejsce wtedy w ogóle chyba zajął, nie? Bo Kubicy zawsze dobrze w tym Monte Carlo w ogóle szło. Tak, to prawda. Aczkolwiek z tego co pamiętam, to ta runda, widzisz, taką mam pamięć, że pamiętam gdzie byłem, a nie pamiętam jaki był wynik. No niestety no, tak, było dużo wtedy. Tak to jest ze mną, jak oglądam Formułę 1, jak szczególnie jestem na żywo, że akurat wynik mógłbym zapamiętać, ale pamiętam, że gdzieś nie było za kolorowo w tym wyścigu. Natomiast co? A powiedz w ogóle, jak się ogląda Formułę 1? Nie, bo ja nigdy na wyścigu Formuły 1 nie byłem. I zastanawiam się, czy to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, to, że widzi się, nie wiem, ten pędzący bolid, czy pędzącą grupę bolidów przez kilka sekund na dwie minuty, czy to trochę nie psuje tego uroku i nie jest coś na zasadzie, wiesz, nie poznawaj nigdy swojego idola z dzieciństwa, bo się zawiedziesz. Nie, no tutaj nie masz okazji go poznać, bo jest wszystko tak, że tak powiem, daleko od ciebie. Zawodnicy, znaczy korektorat, nam na tym torze bolidy są strasznie blisko. Gdy stanie się przy samej barierce, to dzielą nas od nich jakieś 2 metry. I w tamtych czasach, kiedy ja jeszcze byłem, gdy znana matura, to był jakiś 2009, czy coś takiego. Jeszcze głośne bolidy. One były tak głośne, że jak stałeś za blisko, to wydawało ci się, że naprawdę doznasz jakiegoś uszczerbku na zdrowiu. Naprawdę głowa bolała, rozsadzało głowę, stojąc właśnie te 2 metry od barierki. Także no to było jakieś wrażenie niesamowite. Czyli to nie jest, nie wiem, tak jak ja, tak, jeśli mówimy o Formule Drift, no to jednym z głośniejszych aut jest chyba Eurofighter Kristapsa Blusza. Czyli to w ogóle nie jest na tym poziomie dźwięk. Wiesz co? Nie, no Eurofighter zdecydowanie potrafi podbić swoim dźwiękiem wiele serc. Natomiast jeżeli chodzi o bolid Formuły 1, to ten dźwięk jest zupełnie inny. On jest wyższy. Rozumiem. Pewnie wiercący w uszy, ja to mówię. Te obroty tych silników były jeszcze wyższe, także jeszcze te motory pod obciążeniem.